Ej, zrobiło się fajne. Cześć kochani, witam w nowym filmie. Dzisiaj, jak po tytule, będziemy robić coś ciekawego. Będziemy tworzyć osobiste perfumy naturalne z olejków eterycznych. Mam przed sobą paczkę PR-ową, którą dostałam już w marcu, za co chciałam też trochę przeprosić za tą obsuwę, a ostatnio w sieci działy się cuda za to, nie? Że tam ktoś przesłał paczkę, ktoś długo czegoś nie opublikował i tak dalej. Niestety, no, moje nozdrza odmawiały posłuszeństwa. Miałam zapchany nos i po prostu mój węch zniekształcał trochę zapachy. I mamy tutaj, skomponuj swoje własne naturalne perfumy. Jeśli obserwujecie mnie dłużej, to wiecie, że olejki eteryczne towarzyszą mi w życiu codziennym, czy to w dyfuzorze, czy właśnie w jakichś kąpielach, czy w pielęgnacji, na przykład tak jak drzewko herbaciane. I wszystkie, dosłownie wszystkie olejki eteryczne, jakie posiadam, zawsze zamawiam na Kasia Ro. Ufam im, ufam tym źródłom, ufam tym składnikom, ufam, że jest to wszystko zrobione legalnie, etycznie i tak jak właśnie mówi o tym Kasia. No i słuchajcie, ja u Kasi w sklepie wydałam na pewno kilkaset złotych na olejki i ona po prostu któregoś dnia chyba zorientowała się, że istnieje taka Ola, która o tych olejkach trąbi na YouTubie i dostałam od nich przesyłkę właśnie z perfumami. Mamy tutaj taką buteleczkę kulkową. Kurde, mi się to tak kojarzy z dzieciństwem. Kiedyś były takie perfumy. Mamy tutaj pipetkę. Słuchajcie, my tutaj będziemy dzisiaj bawić małego alchemika. To coś mi się wydaje, że to jest alkohol nośny. Dobra, zaraz zobaczymy. Co my tu mamy? Droga Olu, jest nam bardzo miło, że postanowiłeś spróbować swoich sił w komponowaniu naturalnych perfum. Mamy nadzieję, że ta czynność sprawi Ci ogrom przyjemności, a efekt Twojej pracy będzie towarzyszył Ci na co dzień. Niech naturalne perfumy pobudzą Twoje zmysły i zrelaksują Cię w każdym momencie dnia. U Kasi znajdziemy 4 kompozycje zapachowe na 4 pory roku. Ja wybrałam wiosnę, z uwagi na to, że jestem fanką ogólnie bardzo mocnych, takich kadzidłowych zapachów, takich dymnych, no takich jak msza, bym powiedziała. To chciałam po prostu czegoś wiosennego, czegoś lekkiego zobaczyć, żeby po prostu nie powielać tych moich mdlących zapachów. Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia. Ten zestaw przywodzi na myśl pierwszy ciepły wiatr, pierwsze ciepłe promienie słońca, które zwiastują powrót zieleni i pięknych zapachów natury. Otul się harmonijną nutą kadzidła. Kadzidło. Tu. Ja już kadzidło mam osobiście, więc to jest moja druga buteleczka kadzidła od Kasi. Relaksującą werbeną i świeżym, białym grejpfrutem. Zapach naturalnych olejków eterycznych zanurzonych w drogocennym olejku jojoba, czy tam żożoba, zależy czy oglądacie Maksineczkę, czy niesie, czy kogo tam. Każdy mówi inaczej. W połączeniu z naturalnym pH Twojej skóry stworzy unikalny zapach, który będzie ekspresją Twojej osobowości, indywidualności i stylu. A teraz do dzieła. Jezu, cieszę się. Okej. Okay. Mogę mówić jojoba. Kurczę, jak ktoś mówi żożoba, to mi się to kojarzy z rzeżuchą i mi się to po prostu źle słucha. Więc ja będę mówić jojoba. Albo jojoba. Nie ma zapachu, przez to świetnie sprawdza się przy komponowaniu naturalnych perfum. Jest bogaty w witaminy E, A oraz F, dzięki czemu utrzymuje jędrność i elastyczność skóry oraz przyspiesza ich regenerację. Kolejny. Mamy biały grejpfrut, który pachnie cudownie. Ja już używałam go, gdy tworzyłam naturalny płyn do płukania z octu i sody oczyszczonej, więc go używałam. I to będzie nuta głowy. Rozbudza i energetyzuje. Pachnie świeżo i soczyście, niweluje stres i poprawia nastrój. Naturalny olejek eteryczny werbena. Nuta serca. Działa afrodyzyjnie. Pachnie ziołowo i cytrusowo. Rozluźnia, odżywia zmysły. Działa antybakteryjnie i antywirusowo, a także przeciwzapalnie. Tonizuje skórę i ujędrnia ją. Kadzidło. Nuta bazy, czyli ta baza, która zostanie z nami najdłużej. Nuta głowy to jest coś, co pierwsze przychodzi nam do nozdrzy, gdy psikamy się zapachem. A nuta bazy to jest coś, co właśnie zostaje z nami na dłużej. Gdy już te perfumy wywietrzają, to zazwyczaj
na skórze czujemy właśnie tą nutę bazy. Nazywany jest królem olejków eterycznych nie bez przyczyny. Pachnie słodko, drzewnie, korzenno. Jego głęboki aromat koi, wspomaga medytację, harmonizuje. Ja olejek kadzidłowca używam na skronie, jak robię jogę, medytuję. On tak uziemia. Buteleczka Roll On. Byś mogła zabrać perfumy do torebki i cieszyć się ich zapachem wszędzie. Pipeta i drewniana szpatułka. Jaka drewniana szpatułka? A, dobra, jest. I drewniana szpatułka. Jak zacząć? Otwórz swoje zmysły i zapoznaj się z każdym olejkiem z osobna. Wdychaj je głęboko i rozkoszuj się zapachem. To właśnie one pozwolą Ci stworzyć Twój własny, oryginalny zapach. Buteleczka Roll-On dołączona do zestawu mieści 10 ml. Wypełnij ją więc 9 ml oleju jojoba. I zostaw trochę miejsca na substancje zapachowe. 1 ml olejków eterycznych to około 25 kropel. Dobra, olej jojoba. Przeleję to po prostu. To wytrę, ale tego mi szkoda. Smaruję sobie w nogi. Lecimy z kadzidłem. Moim ulubionym, ja się kadzidła nie boję, moi drodzy. O Jezus Maria! Totalnie nie wiem, ile tam poleciało, naprawdę. Okej. Teraz biały grejpfrut. Nie wiem, czy to zależy od gęstości olejków, ale niektóre olejki bardzo ciężko wylatują i tak można to jakoś konkretnie dozować, te kropelki, a niektóre po prostu lecą takim ciurkiem i... Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, osiem, na dziewięć, na dwa, dwa, jeden, dwa. Dobra. Werbena teraz. Trochę zioła tu wprowadzimy. Jak na razie to jest taki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2. Tutaj 20. Kto w ogóle liczy tak samo jak ja? To jest takie typowo, wiecie, jak się wchowanego. 2 na 4, na szukam! Siła, raz. Ej, zrobiło się fajne. Ale ja bym poszła w kadzidło jeszcze. Ej, kurde, widzicie, zamówiłam wiosnę, a i tak... Gdzieś tam szalna piwnica kościelna i taka jakaś nocna, taka ćma w pajęczynie. To jest moja druga twarz. Więc tutaj sobie tego kadzidła pozwolę. Więcej trochę. Dobra. Już bardziej piwnicznie się zaczyna robić. Ma z piwnicy. Kurczę, jakie to jest w ogóle fajne, że to nie wysusza, że to jeszcze dodatkowo nawet trochę nawilża. Ten cytrus mi się za bardzo gdzieś wybija. No kadzidło, wybacz, ale jeszcze trochę tego kadzidła. Kurde! Wlałam mieszankę radość, a nie kadzidło. Bo ma podobny kolor. Kurde, mam wrażenie, że ja to popsuję. To miał być taki fajny, profesjonalny film. To w zamyśle miało być naprawdę takie inspiring, że ja wyjdę na taką profesjonalistkę, wiecie, trochę tamtego, szumego. A to jest w ogóle jakaś totalna rozruba tutaj, co ja tutaj robię. Kurde, a może nawet ta radość mi tam... O, kurde! Ale jeszcze bym dowaliła tego kadzidła. Co mi się tak na prowadzenie wybija? Chyba ta werbena. Werbeny już na pewno nie dodaję. Powiem Wam, że teraz naprawdę zaczynam doceniać osoby, które tworzą perfumy.
trzeba mieć do tego nosa. Ja bardzo lubię zapachy, mam łatwość rozpoznawania zapachów, jeśli gdzieś się czuję, to wiem, jakie to perfumy i tak dalej, jakby lubię się otaczać ładnymi zapachami, po prostu lubię bardzo, ale tutaj pracuje się jednak na tych osobnych składnikach, które ostatecznie tworzą całość. I jest to kwestia proporcji, nie jest to tak łatwe. To jest jakaś w ogóle wyższa szkoła jazdy, niczym w pachnidle, ale wydaje mi się, że... Jeszcze dodam trochę kadzidła. O Boże. Ja tu siedzę i nagrywam, a ta kończy trening, kurwa, czwarty trening w tym dniu. Holender jasny. Nie polecam tych zegarków. O, powiem Wam, że tu się zaczyna robić tak po mojemu. Widocznie wychodzą te moje preferencje zapachowe, że jednak chciałabym się pozbyć tych cytrusów, a pójść w kadzidło. Natomiast teraz tak sobie myślę, że zapomniałam, że przecież nuta głowy, czyli ten cytrus, on tak naprawdę może zwiać, wyparować za jakiś czas i zostanie te kadzidło. Więc mi się wydaje, że ja zostawię to na chwilę obecną tak, jak jest i zobaczę po prostu, jak te perfumy będą pracować na ciele. No właśnie, jeszcze z pH skóry tworzą naturalny zapach. Wiecie, to na pewno będzie odbiegało od jakichkolwiek perfum, jakie macie dostępne w właśnie perfumeriach. To jest zupełnie co innego. Inny wymiar, bardzo naturalny, w tym przypadku bardzo świeży. Coś, w czym się na co dzień nie lubuję, ale cieszę się, że spróbowałam czegoś nowego. Jestem bardzo ciekawa, ale to bardzo ciekawa, tej jesieni i zimy. Co by tam było? Tam też było kadzidło. Ale coś tam jeszcze, kurczę, było takiego. Zostawiam Wam linka w opisie, to możecie sobie zobaczyć. Dajcie mi znać, czy tworzyłyście kiedykolwiek swoje perfumy. Pamiętam, jak robiłam kiedyś takie swoje mieszanki, bo miałam cały taki klaser. Ja nie wiem, skąd ja to w ogóle miałam, ale miałam taki klaser z tego, z tych perfum, takich odpowiedników różnych markowych zapachów. Nie wiem, czy kojarzycie. Się kojarzy, jak to się nazywało? F&F. Jak to się nazywało? Przypomnijcie mi w komentarzach, jak się nazywały te klasery takie, że tam powiedzmy był jakiś numerek 137 i była do tego lista taka obok i tam można było sprawdzić, że okej, 137 to jest odpowiednik Paco Rabanne. Jak się nazywały te zapachy? No nie wiem, Wy pewno mi przypomnicie. Moja koleżanka kiedyś była w ogóle konsultantką tego. F, no kurczę, dam sobie rękę chociaż na F. Nie pamiętam, nie będę kombinować. Więc ja miałam cały taki klaser i tych czerwonych, które były oznaczone jako damskie, i tych niebieskich oznaczone jako męskie. I ja po prostu sobie mieszałam i robiłam swoje mieszanki. Później był taki smród. Nie wiem, chciałabym w ogóle kiedyś zobaczyć proces tworzenia takich perfum. Jak to w ogóle wygląda? Ja Wam polecam Jeremy Fragrance. On zajmuje się zapachami i recenzuje. Ma całą ścianę perfum damskich i męskich. Tak, by the way, on jest Polakiem i potrafi mówić po polsku, ale mieszka od urodzenia w Niemczech, a nagrywa po angielsku. To jest ogromny kanał o perfumach. Ale czy jest coś na YouTubie, co pozwala obejrzeć, jak tworzy się perfumy od A do Z, od samego początku? Jestem bardzo ciekawa. Kiedy sobie w ogóle pomyślałam, że jakbym miała mieć jakiś swój produkt, bo wiecie, każdy YouTuber to albo pisze książkę, albo ma swoje ciuchy. Ja sobie tak mówię, ja bym chciała mieć swoją kolekcję perfum. Dzisiaj próbowałam, to nie jest to najłatwiejsze i trzeba mieć od tego jakichś specjalistów, bo ja myślałam, że ja po prostu stworzę coś najlepszego. Na pewno ten zapach będę modyfikować poza wizją. Oczywiście dzisiaj sobie będę go nosić, jeszcze jest sklep, jeszcze spacer, więc będę pracować z tym zapachem. Bardzo dziękuję za przesyłkę, no i oczywiście odsyłam do sklepu Kasi, jeśli chcecie poszukać czegoś właśnie do swoich kosmetyków naturalnych, albo jeśli chcecie jakieś takie perfumy stworzyć, może chcecie właśnie komuś podarować taki zestaw do tworzenia perfum, albo właśnie
szukacie czegoś do dyfuzora, to ja oczywiście polecam kaszerol od dawna. I jeśli idziecie do apteki i jest jakieś olejek eteryczny za 5 zł, a widzicie, że u Kasi jest za 60, to nie jest to cena, broń Boże, jakaś marża z kosmosu, ani nie płacicie za markę, tylko po prostu płacicie za etyczne, konkretne źródło, gdzie te rzeczy po prostu są sprawdzone i to jest, to są olejki totalnie nierozcieńczane, z wodą, z żadnym alkoholem, są to olejki totalnie bezpieczne, więc możemy tworzyć z nich kosmetyki, możemy je wdychać, możemy się w nich kąpać i one po prostu nas nie zeżrą, nie wyżrą, bo po prostu są zdrowe. I dajcie mi znać, czy jest tam ktoś, kto równie bardzo jak ja lubi perfumy w klimacie ćma z piwnicy. Czy jesteście bardziej team cytrusy, świeże, od jakiejś takiej rusałki na łące? Jestem zdecydowanie team ćma. Wysyłam buziaki. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Łapa w górę na sam koniec też mile widziana oczywiście. Pa, pa!